Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z testowania nowych rzeczy, które pojawią się w Minecraft. Niestety albo stety, ten filmik również jest z wersji Minecrafta Bedrock Edition na Windowsa 10, czyli tak zwane Windows 10 Edition. Dlaczego stety albo niestety? Powiem szczerze, nie przepadam za tą edycją, no ale farciarze korzystający właśnie z tej edycji Minecrafta otrzymują troszeczkę wcześniej od nas, javowców, rzeczy do testowania, co jest dosyć fenomenalne, ponieważ zazwyczaj było to na odwrót. Trochę im zazdroszczę, no ale cóż. Musimy z tym żyć. No jest przynajmniej jakaś możliwość przetestowania sobie rzeczy, które zostaną niedługo dodane w Minecrafcie na Javę. Moi kochani, co dzisiaj? Dzisiaj podobno sobie przetestujemy, tak przynajmniej ptaszki ćwierkały, że w kolejnej wersji beta zostały dodane kusze, zapowiadane oczywiście na Minecone. Jeżeli okaże się to prawdą, szczerze mówiąc nie wiem, jeszcze nie patrzyłem do ekwipunku, to będzie fajnie sobie dzisiaj przetestujemy, a jeżeli nie zostały dodane, to tego filmu nie będzie i wy tego nie słyszycie. Dobrze, a tak teraz bardziej na poważnie. Zobaczmy, czy faktycznie zostały dodane te kusze, no raczej tu ich nie będzie. Są, patrzcie, faktycznie są kusze. Wow, ale fajnie ona wygląda. Jest ona możliwa do skraftowania, tak? Teraz przydałoby się zgadnąć ten crafting. Ale to zaraz. Teraz kolejne pytanie, czy Mojang, że tak powiem, zadbało o detale i czy zostały dodane bełty? Bełty, którymi się strzela z kuszy, czy jednak poszli na łatwiznę i strzelamy zwyczajnie strzałami? Za chwilę się o tym przekonamy. Robi się noc. Sobie wpiszę oczywiście komendę. Time set, nie at set day, okej, okay. I mamy cały dzień dla nas, fajnie. Dobra, najpierw zobaczmy, jak tym się strzela. Na pewno nie lewym przyciskiem myszy, czyli muszę prawym. Muszę poczekać, aż się naciągnie. Wow, ale to fajne jest, kurde, patrzcie. Wtedy kusza tak jakby przechodzi na środek ekranu. Jak to wygląda z tej perspektywy? Zarąbiście. To zabawnie wygląda. Ale okej, okay. Sprawdźmy, jaką to ma siłę. Wow! Teraz pytanie, czy to na każde moby tak działa, czy tylko na tego królika? Poszukajmy sobie jakiegoś większego osobnika, może jakąś świnię albo krowę, owca. Owca. Wow! Ty no bez jaj, ale to ma siłę rażenia. Ja pierniczę. Znaczy siłę rażenia, jaką to ma moc? Źle to chyba określiłem. Czekajcie, może jeszcze jakieś większe zwierzę? Krówkę bym może spróbował tutaj odnaleźć i ją zabić. Nice. No owce i króliki giną na hita. To dobrze, no kurczak pewnie też, świnia. Chodź tu świnka, zobaczymy, czy ty też zginiesz na hita. Mała! Nie no, dziecka nie będę zabijał, no może... Nie, dobra. Ta pewnie ma i tak mało HP, więc by zdechła od razu. O, krowa. Świetnie. O, krowa nie ginie, nie ginie na hita. Ale na dwa już tak. A jak świnia, tak samo czy nie? O, nie trafiłem. Nie, też nie. To cieniutko w sumie. Okej. Okay. Znaczy cieniutko. Fajnie, że inne moby giną, ale jeżeli chodzi na przykład o, dajmy na to, chociażby creepera. Zespomnij creepera. Dobrze, że nie jest przetłumaczony jako czyhacz, hehe. No nie, nie ginie na hita. Na dwa też nie, o kurde. To już jest mały problem. Jednak czekajcie. Chciałbym spróbować czegoś, co dojrzałem na Minecone. Tylko że wtedy było to w przypadku trzech kusz. Teraz spróbujemy sobie maksimum, czyli 9. Bo widać było na jednym z klipów, że wszystkie kusze, w tamtym przypadku 3, były naciągnięte. I wtedy można było strzelać, że tak powiem, jedną kuszą za drugą. I jeden strzał za drugim, oczywiście z innych kusz. I to mi się bardzo podobało. Jestem ciekaw, jak to wyglądałoby właśnie w przypadku 9 kusz. Jedną muszę wywalić. O, fajnie, że jak wywalimy naciągniętą, to ona jest nadal naciągnięta. To też będzie można wykorzystać. Na przykład, jak będziemy na jakimś serwerze PvP i będziemy mieli zamek i będziemy właśnie chcieli się bić za pomocą kusz, to po prostu mamy pełny dispenser i hopery i skrzynkę ogólnie, pełno kusz naładowanych i po prostu na przykład co sekundę leci naładowana kusza. My strzelamy, wyrzucamy ją, ktoś na przykład może ją naciągnąć i wrzucić tam dalej i my tylko puf, puf, puf. To też jest dobre. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, zespawnujmy sobie 3 creepery i przełączę się
zaraz na survival. Jestem ciekaw, czy sobie bez problemu z tym poradzę. Game mode 0. Okej. Wow! Czyli to działa tak, jak myślałem. Dobra. Papa łuk. Idziemy teraz bawić się kuszą. Dobrze. Szkoda generalnie, że nie ma bełtów, tylko są strzały same. Może sobie wezmę na chwilę znowu game moda 1. I troszeczkę sobie wywalę strzał. Strzały. No niech będą takie, jakieś może z zaklęciem. Zaklęciem, z efektem. Też jestem też jednej rzeczy ciekaw. Czy będzie to się różniło? Na przykład... a zobaczmy w ogóle, ile to ma wytrzymałości. Teraz pytanie, jak to sprawdzić. Czy działa to tak samo jak na Javie? Nie, chyba. Ciężko będzie mi to sprawdzić. Tam wystarczyło nacisnąć F3 plus K i wyświetlały się parametry wytrzymałości i tak dalej. Dobra, czekajcie. Czyli normalnie mogę wystrzelić strzałę z miksturą, ale nie widać tego na kuszy. Dwa, czekajcie. Może tak sobie sprawdzimy. 3. 4. 5. Czekaj, masz pasek troszeczkę się zmniejszy. 6. Myślę, że koło 50 będzie miało to wytrzymałość. Może nawet lepiej, może nawet koło 100. Jeszcze jak na to wrzucimy unbreaking albo mending. Wow. Dobra. Całkiem wytrzymałe to zapewne będzie. Pewnie da się jakoś to sprawić na właśnie tej edycji Minecrafta, ale powiem szczerze, nie mam pojęcia jak, ponieważ nie obcuję za bardzo z tym. Okej, dobra. Na pewno zostały też dodane nowe zaklęcia. Też sobie te przetestujemy. Ale najpierw sobie wezmę kowadło. A najlepiej kilka sobie od razu postawię, ponieważ pewnie jedno nie wystarczy. Nice. I dobra. Skrzynka jakaś się przyda. Skrzynka. I szukamy zaklęć. Tu mamy zaklęte książki. O, dobra, jest multishot. Zgaduję, że to jest właśnie strzelanie do 3 strzałami na raz albo 2. Tylko, że jest jeden stopień multishotu. Mogłyby być 2, że na przykład pierwszy stopień pozwala nam strzelać 2 strzałami na raz, a drugi stopień 3 strzałami na raz. Tutaj mamy piercing 2. Szczerze mówiąc, piercing. Nie mam pojęcia, co to robi. A 3 nawet mamy. Wow. To wezmę sobie najgorszy i najlepszy. No i 4 nawet jest. Wow. Nie mam pojęcia, co to robi. Quick charge 1 i 3. Dobra. To sobie przerzućmy. Oraz jestem ciekaw niektórych zaklęć z łuku. Czy te też będziemy mogli nałożyć właśnie na kuszę. Teraz się skupiam, żeby wziąć odpowiednie książki. Uderzenie. Łomień. Nieskończoność. Dobra. Oczywiście na Creative pewnie mogę sobie to bez problemu nałożyć, tak jak na Javie, przynajmniej tak mi się wydaje. Dlatego sprawdzimy sobie to na... tutaj na trybie survival, bo na survival już nie można nakładać dowolnych zaklęć na co chcemy. Oj, to nie tak działa. Chyba, że inaczej to się pisze. Kurczę, czekajcie. Tak, dobra. Nie wiem, czemu myślałem, że przez E się pisze. 1000 leveli, styknie. Okej, zacznijmy najpierw od tych standardowych zaklęć z łuku. Czy możemy na to dać niezniszczalność? No to jest raczej logiczne. Tak samo będziemy pewnie mogli dać mending, czyli naprawę. Moc? Nie możemy. Uderzenie? Nie możemy. Łomień? Nie możemy. Nieskończoność? Nie możemy. Kurde, szkoda trochę. Ale dobra. Sprawdźmy najpierw multishot. Dobra, no już na ten nałożę. Czy będzie strzelało 3 strzałami na raz? Ja pierniczę, jakie to jest epickie. Nie, wybaczcie, muszę coś sprawdzić. Muszę coś bardzo szybko sprawdzić. Nie jestem pewien, jak się kopiuje takie właśnie itemki. Na wersji Java wystarczy kliknąć scroll i to się, że tak powiem, kopiuje, ale tutaj widzę, że nie za bardzo. Czyli muszę zrobić to niestety tak.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No w sumie 8 by mi styknęło. No i szukajmy multishot. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Niech będzie 9. Ok, i teraz sobie to na szybko łączymy. Pyk, pyk. Nie, nie uderzenie. O, mam nadzieję, że was nie zanudzę tym. Napiszcie w komentarzu, jeżeli was takie testowania interesują, to dajcie mi znać. Ja bardzo chętnie mogę dla was czasem coś takiego nagrać. Kiedy nie mogę nagrać profesjonalnego przeglądu snapshota. Dobra. Pyk. Pyk. Muszę to sprawdzić ludziska. Wow. już się robi ciemno. Dobra. Time set day oczywiście. I okej. Okay. Gotowi? To będzie, myślę, episko wyglądało. Wow. Można się pobawić. Nie powiem, że nie. Dobra. To też multishot. W sumie możesz wszystko usunąć. Teraz tylko pytanie, jak? Tu nie ma nigdzie takiego X-a fajnego jak na Javie. Dobra, tak sobie usunę to. Wezmę sobie kilka łuków. I bierzemy kolejne zaklęcie. Spróbujmy teraz sobie piercing. Co daje pierwszy poziom, a co daje czwarty. Czy to jest czasem, czy to nie jest czasem szybkość naładowania? Nie. Czyli tamte drugie zaklęcie daje nam szybsze naładowanie. Wiem, dobra. Chyba już wiem, o co chodzi. Tak mi nazwa się skojarzyła. Piercing, czyli przebicie. Okej. Okay. Uwaga. Dobra, nie do końca. A, może dlatego, że to jest pierwszy poziom. Czekajcie. Pyk, pyk. Tak! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery owce spróbujmy przebić. Dobra, na razie trzy. Jest takie łatwe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow. Raz, dwa, trzy. Muszę tylko naciągnąć najpierw. Dwa na pewno giną. Ach, kurczę, musiałem naciągnąć. Zdążę? Trzy owce naraz. Może uda się cztery naraz zabić? Nadal trzy, bo jedna ucieka. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery! Cztery! Widzieliście to? Ale to jest... To będzie przydatne, jeżeli będzie na nas szła jakaś horda potworów, czy coś takiego. Ja pierdziele. Nie, no ja już kocham tę broń. Dobra, cztery zawsze giną. Dobra, już się zakochałem w tym. Nice. Ale jeszcze nam został jeden enchant w dwóch wariantach. Dobra. Spróbujmy oczywiście sobie najpierw na pierwszym poziomie i na trzecim. Patrzcie, dla porównania, bo to jest najpewniej szybkość naładowania. Naciągnięcia właściwie naładowania, trochę źle to nazywałem, wybaczcie. Tak naciąga się standardowo. Tak na pierwszym poziomie, a tak na trzecim. Ja pierniczę. A teraz połączenie tego wszystkiego. Ohoho. Dobra, robimy tak. Piercing 4 plus to, no i plus to. O kurde. Teraz pytanie, co z czym się nie łączy? Dobra, szybkość naładowania łączy się z tym, ale przeszywanie się nie łączy. Kurde. Trochę średnio.
Ale wydaje mi się, że właśnie ten multishot będzie najmniej przydatny, ponieważ jeżeli już mamy piercing, czyli przeszywanie, no to jeżeli będzie szło na nas kilka potworów, to nie musimy, że tak powiem, mieć jakiegoś pola rażenia z tymi strzałami, tylko wystarczy właśnie nam ten piercing, więc jakieś tam moby, które są przed nami, zginą. Dobra, czy to jest ten? Nie, to jest ten. Dobra. Jeny. Jak ja to kocham, ludziska, wy sobie nawet nie wyobrażacie. Jak ja to kocham. Nice. Jeszcze jedną może sobie sprawdzę. Firework, długa. Dobra, nie będzie ta. Czy to jest efektem? Tak. Czy faktycznie mogę fireworkami strzelać? Bo to mnie teraz bardzo zastanawia. Widać było, jak jeden z deweloperów na pokazie strzelał na filmiku fireworkami, więc jestem ciekaw, czy faktycznie już zostało to zaimplementowane. Tak! Patrzcie, mogę strzelać fireworkami. Dobra. Cześć, kot! Tylko teraz pytanie, jakie to ma zastosowanie? Czy jedynie mogę wystrzelić sobie fajerwerki, które chciałbym, żeby nie leciały w górę? Bo pewnie wiecie, normalnie fajerwerki tylko i wyłącznie w górę lecą. Więc dzięki czymś takiemu mogę sobie wystrzelić je gdzie chcę. W jakim, w dowolnym kierunku. Chociaż teraz mnie jeszcze zastanawia, czy multishot też zdubluje fajerwerki. To jest kurde dobre pytanie. To sobie połączę. Dobra. Tak. Dobre na Sylwestra będzie. Nice. Dobra. Ja jestem tymi kuszami naprawdę kupiony. Kurczę. Nie, naprawdę jest dobrze. Chociaż może troszeczkę boleć mała siła tego, że tak powiem, tej broni. Brakuje moim zdaniem tutaj właśnie zaklęcia na moc, czyli power z łuku. Mogliby to w sumie zaimplementować, bo czemu nie? Ale jeżeli mają mieć to zbalansowane, no to pewnie coś kosztem czegoś musi być. Niemniej jednak ja pewnie będę chodził razem z łukiem i kuszą. A jeżeli nie, to tylko z kuszą, ponieważ już dużo bardziej to wolę od łuku. Chociażby za to, że szybciej się naładowuje, ale z drugiej strony nie ma zaklęcia nieskończoność. No i te uderzenie nie jest takie świetne. Wiecie co? Czekajcie. Jestem też ciekaw jednej rzeczy. Czy jak zespawnujesz Shulkera, to czy mogę kuszą w niego strzelić, czy też będą się strzały odbijały? Też się odbijają. A jeżeli już się otworzy... No, otwórz się na ludzi. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dużo. Strasznie dużo, moim zdaniem. Dobra, na Shulkery to się nie sprawdzi. Ale wiecie, gdzie to może się sprawdzić? W Netherze. Koniecznie w Netherze. Możemy nawet w sumie pójść. Tylko szybko wybuduję sobie portal. To się sprawdzi w Netherze, kiedy na przykład polujemy sobie na czarne szkielety. Zapalniczka? Nie. Krzesiwo, dobra. Kiedy polujemy sobie na czarne szkielety i załóżmy, idzie na nas horda albo właśnie czarnych szkieletów, albo chociażby blaze'ów. Na blaze'y to się bardzo przyda. Za chwilę wam to zaprezentuję. Tylko przejdźmy. Okej. Gdzie ja jestem? W sumie to nigdzie. Okej, odnalazłem już przestrzeń w Netherze. Teraz przydałoby się znaleźć jakąś twierdzę. Ciekawe, czy na Bedrock Edition często się one generują, czy raczej rzadko. Jest! Dobrze. I właśnie to chciałem odnaleźć. Pyk, pyk, pyk. Patrzmy tutaj. I zobaczmy, jak sobie poradzę z tym, z tą bronią na trybie survival. Bez niczego tak naprawdę. Więc jak zginę, to będzie po ptokach. Sobie naładuję. W sumie była naładowana, nie zwróćcie uwagi. I spróbujmy tu chociaż chwilkę przeżyć, bo myślę, że właśnie w takich warunkach ta broń będzie się najlepiej spisywała. Nice.
Ups. Przydałby się w sumie jakiś odrzut dla tej broni. Ciekawe, czy można na to jeszcze nałożyć knockback. W sumie to wątpię. Nice. Blazy szybko giną. To jest plus. No i oczywiście cholerne gasty. Zawsze jak się czekało, aż się naładuje łuk, ciężko było to trafić. W sumie jest niewiele lepiej, albo ja jestem jakiś... Minus 100 IQ. Nie, no naprawdę. Daję sobie radę spokojnie tutaj. I jestem zaskoczony tą bronią. Oceniam ją na 9 na 10. Czemu nie daję tego jeszcze jednego punktu do dziesiątki? Brakuje mi niektórych właśnie zaklęć z łuku. A wy co sądzicie o tej broni, ludziska? Koniecznie podzielcie się opinią w komentarzach. Jeżeli byście chcieli, mogę wam pokazać, jak zainstalować w ogóle betę, bo dużo osób się pytało pod poprzednim filmem, więc jeżeli będzie duży odzew, mogę bez problemu wam to w kolejnym filmie pokazać. A my sobie jeszcze tutaj pobawimy. O, widzieliście? Piercing zadziałał. Super. O kurde, ale błędy, ale brzydko się tu lawa pojawia. Myślałem, że tylko Java jest taka zabugowana, a tu proszę, więc 10 edition nie lepsze. Okej, śliczne dzięki wam, ludziska, za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Może trochę przedłużałem, ale chciałem, żebyście widzieli moje reakcje na żywo, bo jakiś czas temu, jak testowałem sobie oczywiście pandy, rusztowania, bambusy i koty, bardzo fajnie reagowaliście w komentarzach. Oczywiście ludzie podzielili się na dwie grupy, jeżeli chodzi o komentowanie mojego zachowania. Fajnie ty, Jimmy, fajnie oglądać, jak się jara, oraz ile ty masz lat, człowieku, weź się... No właśnie, ogarnij. Chyba zginę, no właśnie. Któryś raz z rzędu mówię, no właśnie. No właśnie. Dobrze. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, ludziska, i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Hej!